Witajcie w kolejnym odcinku z serii z Archiwum M. Zgodnie z obietnicą, dziś obejrzymy wspólnie książkę wydaną ze zdjęciami menedżera Madony Guya O. Książka, która tak naprawdę pokazuje Madonę z różnych okresów tournée Confessions Tour, czyli wszystkie zdjęcia były zrobione w 2006 roku. Książka jest w przepięknej okładce. Jak się zdejmie jeszcze tę dodatkową okładkę, to również ta jej oryginalna gruba okładka jest bardzo atrakcyjna. Ładne wydanie, porządne. Ma dużo wprowadzeń. Mamy też ukłon w kierunku fanów z Düsseldorfu z 20 sierpnia 2006 roku. Zakulisowe zdjęcia przed rozpoczęciem koncertu z Pragi z 7 września. Tutaj oczywiście mamy królową po środku. Zdjęcie z Amsterdamu, z mojego koncertu 3 września. I zdjęcie z Tokio. Powiem, dla mnie zawsze w moich wspomnieniach to jest ogromne wrażenie, które pozostało do dziś. Jeżeli chodzi o ten moment, kiedy ta kula się otwierała i Madonna wychodziła z niej. A niesamowite wrażenie, niesamowite emocje. A nawet jak to oglądam na DVD, to do dzisiaj wspomnienia są świetne. A także tak, rozpoczęło się Future Lovers i te elementy, to już jest zdjęcie z Chicago akurat. Te elementy wszystkie związane z końmi i z kostiumami, które miała na sobie zarówno Madonna, jak i tancerze. Świetnie to uważam, że grało ze sobą. To już zdjęcie z Horsens, to jest chyba Dania. Robiło na mnie to ogromne wrażenie. Chociaż muszę się przyznać do tego, że wokalnie to dużo bardziej podobały mi się amatorskie nagrania, których w tamtym czasie było całkiem sporo. Zdjęcie z Miami. Ciekawe, dlaczego jeszcze napisano tego po niemiecku. Guten Abend, meine Damen und Herren. I zdjęcie z Londynu. Także miałem takie wrażenie właśnie, że szczególnie w tej części, jak śpiewała kawałek I Feel Love, to wokalnie lepiej wypadały te amatorskie nagrania, niż to, co później zostało tak bardzo wygładzone na, czy to na DVD, czy na tym wydaniu, które w telewizji się ukazało. W tej wersji, bo wersja ta była w telewizji skrócona. A Tokio. To jest bardzo ładne zdjęcie z Miami. Miami, Londyn, czyli pewnie jedno stąd, drugie stąd. I obydwa zdjęcia z Hanoveru. No, świetne, uważam, że jak na rozpoczęcie koncertu to był wybrany bardzo dobry numer i bardzo dobrze zostało to pomyślane. Get Together. Też wspaniały numer taneczny. Tak jakiś czas temu obejrzałem kawałek koncertu, nie cały, ale właśnie tylko kawałek. I to, co mi się rzuciło w oczy, to właśnie podczas tego numeru, jaka ona była szczupła i jaki miała płaski tyłek w porównaniu z tym, co było nam dane zobaczyć ostatnio. Zdjęcie z Bostonu, bardzo fajne. No i też jestem w stanie uwierzyć oczywiście w to, że tutaj mając już ile, 48 lat, to nie była jej
twarz taka, jaką miałaby, gdyby nic przy niej nikt nie majstrował, natomiast wyglądało to przynajmniej naturalnie. Czego nie można znowu powiedzieć o Luku, który widzę obecnie. I tak znowu wyjdę na hejtera. Trudno. Zdjęcie z Pragi i zdjęcie z Cardiffu. Bardzo ładnie wyglądała w tamtym czasie. Like a Virgin. To wykonanie uważam, że też jest niesamowite. Uwielbiany przez jednych, nienawidzony przez drugich. Swoją drogą, o ile dobrze pamiętam, maczało ręce w najnowszej płycie Dua Lipy. To zdjęcie z Londynu. Papier w ogóle. Czuję, jak pięknie pachnie. Może też to jest to kwestia tego, że ta książka jest jednak szyta, a nie klejona. Hanover, Londyn. No to zdjęcie z Hanoveru, tak Madonna jest taka malutka. To obydwa z Londynu. Like a Virgin, zarówno aranżacja, jak i cała choreografia tego numeru bardzo, ale to bardzo mi odpowiadają. No i Jump. Po pierwsze słyszymy go w tle. W remiksie oczywiście, ale jest. Natomiast też bardzo, bardzo lubię to wykonanie. Nie do końca te doły wokalne Madony to jest mój ulubiony element jej śpiewania, ale zarówno wersję albumową, jak i to, co zaprezentowała na turnę, bardzo mi to odpowiada. Tu zdjęcie z Düsseldorfu. Praga. No jak widzicie, książka naprawdę na bogato ilustruje zdjęcia z Tokio, przebieg tournée. I ta część Confessions, tutaj zdjęcie z Tokio, to też z Tokio, Montreal i Tokio, Boston, Cardiff, Montreal, no i mamy Live to Tell. Pamiętam, jak nawet polskie gazety, nie wiem, brukowce, jakkolwiek by to nazywać, takie śmieszne, kolorowe pisemka rozpisywały się na temat tej części koncertu. Oczywiście ciekawymi epitetami opisując naszą idolkę, no ale co zrobić. Zrozumienie oczywiście było pełne. A te dwa zdjęcia zupełnie inne, ale obydwa bardzo klimatyczne, bardzo fajne. Jedno z Bostonu, drugie z Paryża. Swoją drogą wokalnie też uważam, że ten numer wychodził jej bardzo fajnie. I aż szkoda, że od 2006 roku nie śpiewała, ale tutaj ponownie. Tokio. Nie, w ogóle to, co było na ekranach, robiło też niesamowity efekt zestawiony z krzyżem i ze śpiewem Madony w tym czasie. Phoenix. Piękne zdjęcie, mimo że Madonie widać tylko trochę ubrania i włosy. Forbidden Love. Też bardzo, bardzo lubię ten kawałek i lubiłem go przed tournée, znając tylko wersję albumową, a dla mnie wykonanie na trasie dodało tylko i wyłącznie kolorytu tak naprawdę tej piosence. Tu mamy zdjęcia z Bostonu i z Chicago. To zdjęcie jest bardzo ładne. Londyn i Boston. To zdjęcie z Londynu jest też fajne. Boston i Osaka. Z dwóch stron jak gdyby. Z przodu i z tyłu bardzo efektownie to wygląda. Isaac. Nie wiem, dlaczego ten numer jakoś tak nie do końca budzi pozytywne emocje wśród innych fanów, z którymi rozmawiałem. Ja go bardzo lubię i to ponownie zarówno na albumie Confessions, jak i tutaj na tournée. Zdjęcie z Tokio i zdjęcie z Nowego Jorku. A tutaj bardzo spocona w Nowym Jorku. Chicago, tancerka. Boston i Osaka. No to zdjęcie z Bostonu też jest bardzo fajne. Chociaż minę ma trochę jak pewna
pani posłanka, która potraktowała fajnie niepełnosprawnych. Albo jak ja, jak miałem naście lat. No i sorry, tutaj Amsterdam. Zdjęcie z Amsterdamu, ale jest i Madonna taka malutka. Boston, Tokio. To wyglądała tutaj świetnie. Zarówno ona, jak i jej sutki. Düsseldorf. Tutaj trudno mówić mi jest o tym wykonaniu, ponieważ no, mam przekonanie, że nie było to wykonanie na żywo. Natomiast no, z drugiej strony, tak jak już wspominałem wcześniej, jest to jedyne wykonanie tej piosenki, jakie mamy, znamy. A trochę szkoda, bo myślę, że tę piosenkę mogłaby też w tamtym czasie promować, co zapewne w Stanach przyniosłoby pożądany efekt. Bo piosenka tam miała bardzo umiarkowany sukces. Like it or not, dla mnie to zdjęcie z Pragi jest, natomiast dla mnie ten moment koncertu to jest chyba taki najbardziej zmysłowy moment, jak wykonuję tę piosenkę. Świetne zdjęcie kolejne to jest z Pragi, ale zapewne to, co jest tutaj, jest z Düsseldorfu. Zdjęcie z Nowego Jorku. Bardzo lubię tą choreografię, która jest, którą ktoś sobie wymyślił podczas tego numeru. Naprawdę wygląda to fajnie. No i mamy po raz kolejny przykład, jak ona była wtedy chuda. Chociaż tutaj jak wygląda jej talia w porównaniu z tym, jak wyglądają ramiona i ręce, też robi oszałamiające wrażenie. Dwa zdjęcia z Pragi. Sorry. W remiksie, to jest ujęcie z Hanoweru, Boston i Nowy Jork, tutaj zdjęcia wykorzystane, Montreal, no i jest I Love New York. I to niestety jakoś tak ani wersja albumowa, ani wykonanie na trasie, to nie jest mój klimat. Mam po prostu i tu piosenki, wykonania, które lubię zdecydowanie bardziej. O, jest Lenny, który w tamtym czasie też pamiętam, bacznie obserwował chociażby wykonanie Madony, jeżeli chodzi o Like It or Not. Ray of Light. Ja z Ray of Light jakoś tak na skutek tych wielu różnych wykonań mam taki problem, że trochę miałem w pewnym czasie i chyba nadal mam przesyt. Podobnie zresztą jak chociażby jeżeli chodzi o Human Nature, które zawsze uwielbiałem, czy o Like a Prayer. Po prostu jest tego za dużo, a biorąc pod uwagę bogatą dyskografię Madony i wiele tak naprawdę perełek, których nigdy nie wykonywała na żywo, no to kolejne wykonanie Human Nature, kolejne wykonanie Ray of Light, no, myślę, że mogłaby pomyśleć o czymś, czego naprawdę my jako fani dawno nie słyszeliśmy. I o ile choćby podczas jeszcze Rebel Heart Tour to jej się udawało, bo mieliśmy tam chociażby Love Don't Leave Here Anymore, to dla mnie, jak zacząłem setlistę Madame X Tour, no to byłem bardzo rozczarowany. Znowu ukłon w kierunku panów. Let It Will Be. Bardzo fajny numer. I bardzo dynamiczne, fajne wykonanie zdjęcia z Londynu i z Chicago. No tutaj, żeby zrobić dobre zdjęcie, to naprawdę pewnie trzeba było migawek zrobić bardzo dużo. To jest bardzo fajne z Londynu zdjęcie. I znowu spójrzcie na jej tyłek. Phoenix i serdeczne pozdrowienia. Tutaj mamy Londyn. To dziecko wygląda komicznie. Ale nie jest chyba wklejone, bo to samo dziecko jest tu w tej samej, w tym samym kapeluszu. Horsens, czyli pewnie to jest znowu Dania. Drowned World.
To jest znowu ta część koncertu, którą bardzo, bardzo lubię. W ogóle mam ogromny sentyment do tej piosenki. I to nie jest do końca tak, jak to ostatnio czytałem, że niektórzy fani w pewnym wieku, dziękuję bardzo, zdjęcie z Bostonu, chwalą tą muzykę starą, ponieważ kojarzy im się z fajnymi ich latami, czy fajnymi czasami dla nich, coś takiego. Po pierwsze, nadal uważam, że mam fajne czasy. Po drugie jednak, mimo wszystko uważam, że to, co Madonna komponowała, nagrywała kiedyś, miało trochę inną jakość niż to, co dane mi było słuchać na albumie, którego tym razem nazwy nie wymienię. Zdjęcie z Bostonu. Paradise Not For Me. To jest zdjęcie z Tokio, a zza kulis. Japanese Do It Better. O, i ten element, kiedy zakłada w Tokio perukę, jak w teledysku Jump. To mamy dalej Paradise z Bostonu. Bardzo, bardzo lubię ten numer, bardzo lubię to wykonanie na turnę. Po pierwsze, trochę szkoda, że Paradise nie było singlem z albumu Music. W ogóle szkoda, że tam były tylko 3 single, a dalej wydania promo. Po drugie, wykonanie na trasie, wykonanie na koncercie jest bardzo, bardzo fajne. Chociaż znowu mam to wrażenie, że amatorskie nagrania tej piosenki lepiej oddają klimat i wokalnie wypadają ciekawiej. Music Inferno, zdjęcie z Osaki. Świetne ujęcie. Tutaj jest jakieś zestawienie zdjęć mniejszych, większych. Boston, Osaka. Bardzo ciekawie to wygląda. Znowu jest Londyn i Osaka. Obydwa zdjęcia z Osaki. No jakościowo nie są żyletą, ale są ładne. Boston. No tutaj jest bardzo klimatyczne zdjęcie. Też bardzo lubię to wykonanie. Dalej mamy Erotikę. Zdjęcie z Nowego Jorku i z Londynu. No to z Londynu jest niesamowite, chociaż jest bardzo spocona. I kostium jej się tutaj lekko w pewnych miejscach, nie wiem jak to nawet nazwać, żeby nie wyszło dziwnie, więc pójdziemy dalej. Atlantic City. Powiem szczerze, dla mnie w tamtym czasie to było też ogromne wrażenie, że po pierwsze zdecydowała się na erotykę, a po drugie, że zdecydowała się na wykorzystanie elementów z demo You Thrill Me. Fajne, po prostu fajne i świetny moment na koncercie. Zdjęcie z Chicago też bardzo dobre. Tutaj ujęcia z Tokio. Cardiff. Boston i Cardiff. No to zdjęcie z Bostonu jest dużo lepsze. I mamy La Isla Bonita, Osaka i Londyn. Tutaj całe zestawienie z Londynu zdjęć. Już z włosami rozpuszczonymi. Osaka, Stuart i Praga. No Praga jest trochę rozmazana, ale o takie zdjęcia to i my wychodziły. Pani Gaju O. Lucky Star. To nie jest moje ulubione wykonanie Lucky Star, bo moim ulubionym jest to z Who's That Girl Tour. Zdjęcie z Atlantic City jest jednak bardzo, bardzo fajne. I nie będę już po raz trzeci opowiadał, co się wydarzyło na moim koncercie, to znaczy co się nie wydarzyło, a powinno się wydarzyć w Amsterdamie. Atlantic City i Nowy Jork. Zdjęcie z Bostonu, świetne. Atlantic City i Praga. Hang Up, Londyn. No i powiem wam, że tak naprawdę to zdjęcie mógłbym zostawić i pozwolić mu, niech sobie tak będzie książka otwarta, a ja będę się na nie patrzył. Zarówno biorąc pod uwagę to, jak Madonna tutaj wygląda, jak i biorąc pod uwagę to, jak wygląda pan tancerz z reklamy Cifu. Atlantic City, Londyn.
Mieliśmy wykonań Hang Up naprawdę całe mnóstwo w bardzo podobnym, bardzo podobnej choreografii, niemal identycznej, można powiedzieć. Natomiast uważam, że to jest jeden z tych numerów, które jak dla mnie robi zawsze fajne wrażenie. Na promo do albumu Hard Candy i później na Stick and Sweet Tour, tam to wykonanie było trochę inne, bardziej rockowe. Ono, o ile pamiętam, było dosyć ostro krytykowane. Ja jako zawodowy hater tym razem powiem odwrotnie. Bardzo mi się podobało. No i tutaj mamy Madonę w peruce w Tokio. Fajnie wyglądała w tym bobie. Tutaj zestawienie zdjęć z Londynu i z Bostonu. Znowu zdjęcie z Londynu. Atlantic City, gdzie jest króla? O, tu jest. I tu mamy znowu dwa zdjęcia z Tokio w peruce. Bardzo fajny pomysł, że się zdecydowało, uważam, żeby na część tego koncertu założyć tą perukę. Zwróćcie uwagę znowu na płaskość tyłka. Zdjęcie z Pragi, to z Madonną i te pozostałe są z Londynu. Bardzo fajne, mimo że nie widać twarzy, to świetne to zdjęcie jest. Londyn i Osaka. No i te słynne balony. Praga i Londyn. Nawet nie patrzę tak naprawdę na twarze publiczności. Może ktoś znajomy by się trafił. Jakiś Arek. Londyn. Świetne zdjęcie znowu. Praga. O, i tym sposobem doszliśmy do końca. Jeszcze są na koniec zdjęcia z Tokio. I podziękowania. Piękna książka. Równie piękna jak ta ze Sticky and Sweet Tour. Kiedyś ją miałem, niestety. Dziś już jej nie mam. I muszę z tym żyć. A dziękuję za dzisiaj i za Wasz czas. W następnej części obejrzymy sobie tourbook z Reinvention Tour. Do następnego razu.